opisywanym tygodniu na kontrakcie wykonywano w zakresie robót przygotowawczych usuwanie warstwy humusu, w zakresie robót ziemnych wykopy podrów, nasypy, profilowanie skarb i rowów, w zakresie podbudów warstwę odsączającą, podbudowę skruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, podbudowę z betonu asfaltowego oraz betonu asfaltowego WMS. W zakresie nawierzchni drogowych, nawierzchnie z kostki kamiennej i betonowej, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego oraz betonu asfaltowego WMS, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego oraz mieszanki SMA. W zakresie robót wykończeniowych, humusowanie rowów oraz skarb, umacnianie poboczy, układanie geosiatki do zazielania. W zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż barier energochłonnych, wykonywanie oznakowania pionowego oraz poziomego, montaż ogrodzeń wraz z siatką dogęszczającą dla płazów, w zakresie elementów ulic, ustawianie krawężników oraz obrzeży betonowych, układanie ścieków trójkątnych, korytkowych i skarpowych, betonowanie kieszeni w pustów deszczowych. W zakresie zieleni drogowej, rekultywacja terenów płaskich. Z innych robót drogowych wykonywano montaż stacji meteorologicznych, odmulanie dna rowów. W zakresie robót mostowych, montaż ekranów akustycznych na przejściach dla zwierząt, układanie materacy gabionowych, montaż balustrad i barier energochłonnych. Zbrojenie i betonowanie fundamentów pod bariery energochłonne, układanie drenażu na płycie pomostu, układanie żywic na kapach chodnikowych, humusowanie skarb nasypów, układanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, umacnianie wlotów i wylotów przepustów ramowych, zbrojenie i betonowanie opaski żelbetowej konstrukcji wielopłaszczowej, zbrojenie kap chodnikowych. Umacnianie stożków nasypu kostką betonową w zakresie robót kubaturowych na MOPach, montaż elewacji, montaż instalacji elektrycznej, montaż elementów wyposażenia, układanie płytek ceramicznych, malowanie sufitów, izolacja poddasza w zakresie kanalizacji deszczowej, montaż rur kanalizacyjnych, montaż separatorów. Montaż studni oraz włazów. Montaż wpustów oraz kratek żeliwnych. Montaż pierścieni odciążających na wpustach. Montaż wylotów prefabrykowanych. W zakresie zbiorników. Humusowanie skarb. W zakresie melioracji. Kopanie, wykaszanie oraz humusowanie rowów. Montaż kiszki faszynowej oraz gabionów na rowach. W zakresie przepustów. Montaż oraz czyszczenie przepustów rurowych. W zakresie energetyki. Układanie kabli w rowach oraz fundamentów pod słupy oświetleniowe. Stawianie słupów oświetleniowych. Uruchomienie oświetlenia.